Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na filmie, w którym poruszę temat formularzy Google. Wykonamy sobie ćwiczenie pierwsze. Badanie na temat segregacji odpadów. Jest to zadanie, które pochodzi z książki Informatyka 2 wydawnictwa WSIP. Skorzystaj z formuły Google i utwórz własną ankietę na temat segregacji odpadów w domu. Wykorzystaj różne typy pytań, udostępnij ankietę pozostałym osobom z klasy i poproś o wypełnienie, a następnie pobierz odpowiedzi w postaci pliku CSV. I teraz, moi drodzy, logujemy się tutaj na swojego Gmaila, czyli możemy sobie wpisać Google Gmail w przeglądarkę i klikamy sobie link, gdzie możemy dokonać zalogowania się. Klikamy zaloguj. I ja tutaj już mam swoje konto, zalogowałem się wcześniej. I w prawym górnym rogu macie takie 9 kropeczek. To są aplikacje Google i przejeżdżamy na sam dół i tam powinna być okienko formularz. I teraz wykonamy sobie taki prosty formularz. Naciśnijmy sobie tutaj pusty i będziemy chcieli opisać ten formularz. W pierwszym kroku będziemy chcieli nazwać sobie ten formularz segregacja odpadów. Segregacja odpadów, możemy to napisać dużymi literami. Tutaj mamy opis formularza, czyli napiszmy, na czym będzie polegał ten formularz, czyli na czym będzie polegał formularz, czyli piszemy ankieta ma na celu zebranie informacji. Na celu zebranie informacji dotyczących podejścia do zagadnienia segregacji odpadów w domu. Do zagadnienia segregacji odpadów w domu. I teraz pokażę Państwu różne rodzaje pytań, które mogą paść w ankietach. Pierwsze pytanie może być takie: czy jest Pan, Pani osobą pełnoletnią? Teraz widzimy, że tutaj mamy propozycję odpowiedzi na to pytanie. Możemy je kliknąć, czyli klikamy sobie tak, a druga odpowiedź automatycznie wzięła się nie. I tutaj mamy test jednokrotnego wyboru, czyli po prostu klikamy tak albo nie. Tutaj w dolnym rogu możemy kliknąć, że to pytanie jest wymagane, czyli osoba, która bierze udział w ankiecie, musi na nie odpowiedzieć. I teraz przechodzimy sobie do plusa. Tutaj mamy dodaj pytanie. Zadajemy drugie pytanie i pytamy się coś takiego. Czy dokonuje pan, pani segregacji odpadów. No i tutaj oczywiście możemy dać też różne odpowiedzi. Może być dwie, może być więcej. Możemy też oczywiście wpisywać ręcznie te odpowiedzi. Wpisujemy sobie tak i wpisujemy sobie nie. Oczywiście tych odpowiedzi może być więcej, czyli zadając takie pytanie, możemy oczywiście tych opcji dodawać więcej i będziemy chcieli, żeby to pytanie było wymagane. Teraz naciskamy sobie kolejne pytanie i kolejne pytanie będzie następujące. Które rodzaje segregacji stosuje pan, pani najczęściej? No i piszemy sobie udziel odpowiedzi. Jeśli na pytanie drugie odpowiedziałeś twierdząco, wybierz minimum, no tutaj odpowiedziałeś twierdząco, w sumie możemy napisać, i teraz w przeciwnym wypadku przejdź do kolejnego pytania. Teraz tak, zobaczmy, jakie możemy mieć opcje. Możemy oczywiście tutaj wymyślać sobie różne możliwości, czyli możemy segregować makulaturę, czyli pisujemy makulatura, wpisujemy sobie szkło, wpisujemy sobie tworzywa sztuczne,
Wpisujemy sobie metale. Odpady organiczne. Zostawiamy sobie tutaj miejsce na dodaj opcję inne, czyli po prostu inna odpowiedź. I tutaj kliknąłem sobie, zobaczcie, wielokrotny wybór, czyli będziemy mogli wiele odpowiedzi udzielić, ale tutaj zostawiam to pytanie jako niewymagane. To znaczy osoba biorąca udział w ankiecie nie będzie musiała na to pytanie odpowiedzieć. Teraz zadajemy kolejne pytanie i kolejnym pytanie będzie takie. Jeśli na drugie pytanie odpowiedziałeś przecząco, czyli nie wykonujemy segregacji śmieci, podaj powód, dla którego nie segregujesz śmieci. Dla którego pan, pani nie segreguje śmieci. Możemy oczywiście stosować tą formę tutaj taką, nie segreguje śmieci. No i tutaj widzimy, że możemy mieć tekst krótkiej odpowiedzi, czyli to znaczy możemy mieć długiej albo krótkiej, my damy krótkiej, nie segreguje śmieci. To znaczy osoba biorąca udział w ankiecie mogła będzie napisać tekst krótkiej odpowiedzi i też zaznaczamy, że nie jest to pole wymagane. Teraz dodajemy kolejne pytanie i kolejne pytanie jest następujące. Wybierz dokładnie dwa powody, które według pana, pani sprawiają, że ludzie nie segregują śmieci. No i teraz pytamy, piszemy te powody, napiszmy sobie brak czasu, napiszmy sobie lenistwo, napiszmy sobie brak pojemników na posegregowane odpady. Wpisujemy sobie dalej brak umiejętności segregowania śmieci. I dalej wpisujemy sobie brak warunków w domu lub w mieszkaniu. Brak warunków w domu lub mieszkaniu. O. Prawidłowej segregacji. No i napiszmy sobie duża odległość do pojemników w zabudowie wielorodzinnej. I oczywiście dodajemy sobie opcje inne. I teraz, moi drodzy, to pytanie będzie wymagane i jak naciśniemy sobie te trzy kropeczki, mamy coś takiego, co jest weryfikacją odpowiedzi. No i tutaj mamy napisane wybierz dokładnie. My wpisujemy sobie dwa i teraz niech standardowy tekst błędu możemy wpisać wybierz dokładnie dwie odpowiedzi, żeby osoba jeszcze raz wiedziała, że wybierz dokładnie dwie odpowiedzi. Teraz zadajemy sobie kolejne pytanie i naszym kolejnym pytaniem będzie coś takiego. Klikamy sobie tutaj i mamy takie pytanie. Co według pan, pani zmotywowałoby, tutaj błąd jest oczywiście, zmotywowałoby ludzi do segregacji odpadów.
Napiszmy sobie wybierz co najmniej jedną odpowiedź. Odpowiedź. No i teraz piszemy sobie te odpowiedzi i piszemy sobie pierwsza niższa opłata za odbiór posegregowanych śmieci. Za odbiór posegregowanych śmieci. Dalej mamy kolejne, to jest bezpłatny pojemnik. Bezpłatny pojemnik. Dalej, lepsza polityka. Polityka ekologiczna w środowisku lokalnym. Kolejne może być takie bezpłatne dostarczenie. Odpadów. Położonych. Blisko miejsca zamieszkania. Blisko miejsca zamieszkania. Oczywiście będziemy chcieli, żeby tutaj wybór był wielokrotny. Możemy dodać opcje inne i jak weźmiemy sobie wymaganych, to w weryfikacji odpowiedzi będziemy mieli wybierz co najmniej. I tutaj napiszemy jeden i niestandardowy tekst błędu. Napiszmy wybierz co najmniej jedną odpowiedź. Wybierz co najmniej jedną odpowiedź. Jedną odpowiedź. Możemy zadać kolejne pytanie. Kolejne pytanie będzie następujące. Wykonamy sobie tutaj skalę. I teraz skalę damy sobie od 1 do 10 i zadamy takie pytanie. Jak ocenia pan pani? Jak ocenia pan pani swoją wiedzę dotyczącą segregacji odpadów? Dotyczącą segregacji odpadów. W Polsce, o tak dajmy. I bierzemy sobie skalę od 1 do 10. I tutaj możemy, jak oceniamy własną wiedzę, bardzo nisko możemy oceniać własną wiedzę albo bardzo wysoko. Oczywiście będziemy chcieli się gdzieś tutaj zmieścić. No i teraz wykonaliśmy taką tutaj można powiedzieć, taką ankietę. Jest to pole, jest tutaj będzie oczywiście pole wymagane. No i oczywiście trzeba by jeszcze tam po tej ankiecie, gdybyśmy z nią zrobili, no to trzeba by jeszcze tutaj wprowadzić po prostu testy, czy wszystko dobrze zrobiliśmy. Teraz formularz, który sobie nazwiemy, jest oczywiście segregacją odpadów. I teraz co możemy zrobić dalej? Dalej możemy zobaczyć, że odpowiedzi jeszcze nie mamy. Możemy utworzyć arkusz kalkulacyjny albo utworzyć odpowiedzi CSV. Ale zobaczcie, co będziemy tutaj mieli, jeżeli pobierzemy te odpowiedzi. No nie będziemy mieli jeszcze żadnej odpowiedzi, więc jeszcze to nie będziemy mieli co z tego pobrać. Tutaj możemy zrobić z tego test, możemy zarządzać sposobem zbierania danych i możemy zarządzać sposobem prezentacji. I teraz tak, co możemy zrobić? Możemy kliknąć wyślij. I teraz jeżeli ja kliknę w to miejsce, to tutaj mamy link, pod którym ukryta jest ankieta. Czyli klikam sobie kopiuj i jak otworzę sobie pole takie, no to ta ankieta będzie wyglądała następująco. Oczywiście ja tutaj jestem zalogowany, gdybym się wylogował, no to tej ankiety by nie było. Także tutaj tak to by było i tutaj widzimy, że możemy przesłać odpowiedź. Ja może się wyloguję na razie, żeby pokazać Wam, jak to wygląda, jak się taką ankietę uzupełnia. Czyli wylogowuję się. I wklejam to jeszcze raz. No i teraz, czy jest Pani osobą pełnoletnią? Tak. I oczywiście możemy tutaj na chybił trafił coś tam powpisywać. ASDF. Mamy coś takiego. Tutaj oczywiście dwa trzeba będzie wybrać. Tu mamy coś takiego i tutaj mamy, załóżmy coś takiego i mamy prześlij.
I teraz Twoja odpowiedź została przesłana. Możesz przesłać kolejną odpowiedź. A teraz spróbujmy zaznaczyć tutaj trzy odpowiedzi i zobaczmy, co się stanie. Widzimy, że tutaj oczywiście ankieta nie zadziałała. Odpowiedź na to pytanie jest wymagana, czyli tutaj pojawił się błąd, czyli ankieta jest skonstruowana tak, że trzeba odpowiedzieć na niektóre pytania. I teraz jeżeli ja zaloguję się jeszcze raz, czyli logujemy się jeszcze raz, to zobaczcie, co się stanie. Wchodzimy sobie tutaj oczywiście w nasze formularze i mamy naszą segregację odpadów. I moja odpowiedź już się zapisała. Widzimy, że wygenerowała się już nasza odpowiedź i ona już jest tutaj zapisana. I oczywiście, gdybym chciał pobrać plik CSV, klikam sobie pobierz odpowiedzi CSV, no to pobiorą się one w takiej formie, niezbyt czytelnej. I teraz jak taką formę przerobić? Ano bardzo prosto. Będziemy chcieli ten plik po prostu wyciąć i będziemy chcieli go tutaj wkleić. I otwierając sobie Excela, klikamy sobie tutaj dane i pobierz z pliku tekstowego CSV. No i bierzemy sobie tutaj pobrane i naciskając sobie ten plik, będziemy chcieli go importować. No i będziemy mieli coś takiego, ogranicznik, weźmy sobie, żeby to było oddzielone przecinkiem. I nasze dane już tutaj są pobrane. One są już pobierane w takiej formie. I jeszcze ostatnia rzecz na tym filmie to jest taka, że możemy oczywiście naszą ankietę tutaj udostępniać innym ludziom, czyli bierzemy wyślij. No i tutaj możemy dodawać współpracowników, czyli jeżeli ja w klepie po prostu wpiszę inne tutaj osoby, to te osoby będą mogły oczywiście prowadzić, będą mogły edytować tę ankietę i będą mogły po prostu zmieniać po prostu pytania. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o tę lekcję, to by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.